Hej, hej, kochani! Z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lucid Legacy. Witamy się w kasie, ponieważ postarzyłam nasze bliźniaczki. Teraz, kiedy mamy niemowlaczki, myślę, że w tych seriach dużo fajniej jest mieć właśnie niemowlaki od noworodków. Więc już dziewczynki postarzyłam i tak się prezentuje Marigold. Jest ruchliwa i już Wam pokazuję jej resztę strojów. To jest jej strój numer jeden na co dzień. To ten sam, tylko bez smoczka. Pokaż się, słonko, tutaj. O, tak wygląda. Tu jest jej strój drugi codzienny. Taka piękna sukienka z żyrawką. Mamy ciepło, więc będzie idealna. A tutaj trzeci strój codzienny. O, myślę, że zrobimy tutaj takie włoski. Dobrze, tu mamy strój codzienny. Strój oficjalny wygląda tak, taka błękitna sukieneczka. Do snu ma pierwszy strój, drugi w krówki i trzeci taki. Na imprezkę ma taki w banany. Na ciepłą pogodę ma dwa, jeden z kubusiem puchatkiem i prześlicznym kapelusikiem w kwiatki ze spodenkami. I drugi taki. I na zimną pogodę ten jest jeden taki do chodzenia po domku i na teraz. I drugi z kombinezonem przepięknym w takie kwiaty. I przechodzimy do Jasmine. Jasmine wygląda tak, jest prześliczna. Obie dziewczynki są słodkie. Pierwszy jej strój z takim liskiem. Drugi taki. Sam, tylko bez smoczka. Trzeci taki, tu sukienka z królikiem. Czwarty taki, bluzka z ptaszkiem. Tu mamy strój oficjalny, zieloną sukienkę. Do snu pierwszy, drugi i trzeci. Imprezowy, truskawy, przepiękny. Na gorącą pogodę jeden taki, a drugi taki. I na zimną pogodę jeden taki, a drugi taki. No jak widzicie, nasza Marigold jest jedyną, która odziedziczyła kolor włosów, zresztą oczek też po mamie. Bo Jasmine ma włosy po tacie i oczka też. I podobnie chłopcy. Ach, nie pokazywałam Wam chyba jeszcze Lily Rose, która w kasie, bo ostatnio mieliśmy jej urodziny, a ja nagrywam te odcinki dosyć po kolei. Lily się prezentuje tak. Wydaje mi się, że wygląda ślicznie. Może ci tu byśmy dodali jakiś wisiorek? Mamy tutaj coś, co mogłyby nosić dzieci. O, tu masz taki, ten jest fajny. Tu mamy żyrafkę. Tu mamy truskawę. O, może truskawę ci damy? Jeszcze mam taką łapkę. I takie kwiatuszki. Może truskawę damy. To jest pierwszy strój Lily. Tu jest strój numer 2. I strój numer 3 prezentuje się tak. Tu mamy strój oficjalny. Sportowy. Do snu pierwszy. I do snu drugi, na imprezę, tutaj też moglibyśmy ci dać jakąś, może tak, do pływania, na ciepłą pogodę pierwszy i drugi, i na zimną pogodę pierwszy i drugi. Tak wygląda nasza Lily. I ostatecznie tutaj ma Guru Frajdy. Ma niefrasobliwą, miłośniczkę muzyki i śmiałą. Najwyżej coś tam będziemy zmieniać do następnego pokolenia. I lecimy do rozgrywki. Dobrze. Domek naszej rodziny też, jak widzicie, cały czas się rozrasta. Dom wygląda tak. Troszkę się tutaj poszerzyło. Pojawił się też nam domek na drzewie. I w środku mamy
większą łazienkę tu na górze, większy pokój ten rodziców. I na dole, tak, tutaj mamy salon też trochę większy. Tu jest pokój dziewczynek. Nie wiem, dlaczego nasza biedna Jasmine wylądowała na ziemi, ale okej, tak wygląda z tą tapetą w kwiatki. Myślę, że prezentuje się dalej ślicznie. Tutaj jest pokój chłopaków, który już wam pokazywałam, jeśli dobrze pamiętam. Troszeczkę większa łazienka. Tu mamy jadalnię i tak wygląda teraz kuchnia. Także prezentuje się to w ten sposób. A my już przechodzimy sobie do rozgrywki. Ty, kochana, już wstawaj. Dobra, bo jest piąta. Nie wiem, czemu ty, słońce, nie leżysz w łóżeczku. W ogóle ty pewnie jesteś śpiąca, tak. No dobra, chodź, kochana. Zejdź tu na dół. I wiesz co? I najpierw byś ją... O, ćwicz siedzenie, już możemy, ale cudnie. Może poćwicz chwilę siedzenie. Poćwicz chwilę siedzenie. Chciałabym trochę tutaj... Co ty byś tu chciała? Rozmawiaj o przebiegu dnia. Dobra. Zobaczymy, czy poćwiczysz to siedzenie, czy nie. O, może tak. No. Ale to wszystko jest tutaj słodkie. Tak, nie mogę się przestać zachwycać, jak to ja. Dobra. A potem bym chciała, żebyś ją, kochana, nakarmiła piersią i położyła ją spać. Czy ty byłaś głodna, słońce? Na pewno byłaś śpiąca. Tak, i to bardzo śpiąca. O, powolutku będziesz mogła sobie zabawę rozwijać. Dobra. I kochana, połóż tutaj spać. Proszę bardzo. A jak ty, bo ty idziesz, kochanie, do szkoły. Ogólnie to zapisałam naszą Lili na zajęcia z chóru szkolnego. To są zajęcia z modów. Ona tam miała o lubieniu śpiewania, lubi muzykę, więc myślę, że tutaj idealnie pasują. O, tak mała plujka zapluła się. Aha, właśnie odkryto dziwactwo, radosna plujka. W ogóle chciałam wam jeszcze pokazać, co mają, jakie etapy mają dziewczynki. Ona ma radosną plujkę i wychodek na świeżym powietrzu, czyli Jasmine. Nauczyła się już chwytać i sięgać, obrócić się na plecy i podnosić głowę. Miała pierwszą kąpiel, no i tu narodziny. Szczebiotać. Aha, i poznała Marigold i Charlie'ego. O, wszystkich chyba poznała, dobra. Billego też i Lily Rose i pierwszy uśmiech, dobrze. To nasza Jasmine, a Marigold uwielbia pobudkę, jest radosną plujką. Tu ma tylko sięganie, tutaj ma obrót na plecy i podnoszenie głowy, pierwszą kąpiel, narodziny i też chyba szczebiotanie już i też pewnie poznała całe rodzeństwo. Tak, dobra. I pierwszy uśmiech. Okej. Dobra, słoneczko. Zostaw mi ją tam. Połóż ją spać. I chciałabym, żebyś coś przygotowała na śniadanie. Zaraz zobaczymy, co możesz. Może zrobisz dla trzech osób jajecznicę z bekonem. Dobra. A chłopcy i tak zjedzą co innego. My natomiast będziemy już powoli budzić naszą Lily Rose zaraz. O, wstałeś już. Ty już się wyspałeś? Wyspałeś się. Wiesz co? Możesz ją tutaj ukołysać. Pocałuj na dobranoc. A potem, kochany, chodź, skorzystasz sobie tu na górze. Skorzystasz, umyjesz zęby. No i pora brać się do roboty. Zaczniemy może tutaj. Posprzątaj oborę i zawołaj. Okej. A, ty się cieszysz z etapu, że go osiągnęła. Świetnie. Ty też umyjesz zęby. Okej. A ja już będę ciebie budziła, kochanie. Chodź, podejdź tu. A ty możesz coś, siostrze, tutaj? O, opowiedz jej bajkę na dobranoc. A, zasnęła. Dobra. To chodź, skorzystasz. Weźmiesz sobie szybki prysznic i umyjesz zęby, a my idziemy do mamy.
mamy, która robi... wreszcie gotujesz na blacie, poprzestawiałam ci tu i wreszcie jest dobrze. Jajka na bekonie, okej. Okay. Dobrze, jajecznicę mamy zrobioną. Nie miskę. Jajecznicę chciałam zabrać. Lili, chodź, nakryjesz do stołu. Codzienne nakrycia żółty, a ty, kochana, w tym czasie chciałabym, żebyś może coś jeszcze tu przygotowała. Czy możemy coś z wekowania? Zaraz zobaczymy. O, sos pomidorowy. Dobra, zrób sos pomidorowy. Zobaczcie, tutaj jest od Ice Moon Moon nowy dodatek taki, który pozwala robić miody. No zobaczcie, jak one cudownie wyglądają. Zaraz, nie mam go jeszcze przetłumaczonego. Dobra, jeszcze nie zepsuło się mleko, ale tu mamy to. To są miody od twórcy, który się nazywa Pete Piper, ten, który widzieliśmy. A jeszcze mamy tutaj właśnie te miodki. O, i tu są rozpakowane. No zobaczcie, jak przepięknie wyglądają. Będziemy je oczywiście też sprzedawać. Ty już nakryłaś, tak? A tata jest na jakim etapie? Wiesz co, to na razie tylko posprzątaj i chodź usiądź, zjecie sobie razem. Ty też, kochana, sobie usiądź. A ty już wstałeś, maluchu? No dobra, zaraz mama się tobą zajmie, ale na razie skorzystaj sobie z nocnika. A brat też niedługo wstanie, to brat skorzysta sobie z tego nocnika. Już się nauczyli. Dobra. A ty robisz sos pomidorowy, no. A wzięłaś sobie jajecznicę. No i cudnie. Dobra. To smacznego, kochana. Zobaczymy, czy rodzice zdążą przyjść. Nie wstawaj. Tylko weź porcję i ty też, kochana, weź porcję. O, proszę bardzo. Aha. Dobra, są kolejne słoiki. I teraz weź porcję. I może byś coś tu powiedziała. Aha, pójdziesz jeść na zewnątrz. No oczywiście. Dobra. Muszę schować tamten, bo oni zawsze wtedy... O, będziecie mogli zostać najlepszymi przyjaciółmi. Idealnie. Bardzo się cieszę. To do was świetnie pasuje. Zostraw siostrę. Tata chce z tobą zostać najlepszym przyjacielem. O, odblokowano śmiech. Brawo! Idealne. Przed pójściem do szkoły. Głęboka więź. No i pięknie. I idziesz do szkoły. Proszę bardzo. A ty zjadłaś. Ty zjadłaś, kochana. To wszystko posprzątasz. Wyczyścisz. Tu wyczyścisz. O, możesz sprzedać pusty talerz, jakie to fajne. A ty się już, żabo, obudziłaś? Tak, i to jesteś już... Jesteś tylko głodna, bardzo proszę. Tata, chodź. Wiesz co, tato, może byś ją chwilę tutaj posadził i pouczył, a mama się nią potem zajmie. Mama na razie ma tych dwóch do ogarnięcia. Posadź, Charlie. Tu będzie posadź Billy, proszę bardzo. Lili idzie do szkoły. Wiesz co, chciałabym, Lili, żebyś zdobywała sobie przyjaciół. Dobra, tata ją tu położył, pięknie. To teraz, proszę bardzo, pobaw się z nią w akuku. Nie, maluchu, nie będziesz jadł dżemu. Dobra. I tato... Uczucia do... Jest... Jack jest bardzo szczęśliwy, że powitał Simkę i Marigold na świecie i może trzymać ją w swoich ramionach. No piękne. Niemowlę wniosło do życia Sima imieniu Jack mnóstwo błogi i radości, ale to są piękne odczucia. Dobra, więcej macie? Nie, chyba tyle. Otwórz profil. Kochane dziecko, przyjaciółka, córka. Dobra, Jack, jesteś wspaniałym tatą, naprawdę. Wiesz co, zrób pierdzioszkę. Co ty tu robisz? Dobra, już nie rozmawiaj, zrób tą pierdzioszkę. A my lecimy tu. A, już ich posadziłaś. Co mu dałaś? Popcorn?
Nie wiem, skąd mu to dałaś. Dobra, daj jedzenie Simowi o imieniu Charlie. Daj mu kanapkę z serem i z szynką. Był zdrowszy niż brat dostanie. I choć w tym czasie zrobiłabyś ser, bo będziemy sprzedawać. Gotuj. I lecimy. Mamy na pewno ser do zrobienia. A wy zjadajcie, chłopcy. Czy ty już zjadłeś? Ty jeszcze jesz, a ty? I się wcale nie najadłeś tym. Dobra, to mamo, wiesz co? Zaraz tutaj im dasz jedzenie dla dzieci. Może daj mu twarożek. Twarożek o smaku gruszki i brzoskwini. Dobra, ser piękny zrobiony. Dajemy. A co ty trzy? A, bo ty tej kanapki nie dałaś mu. Tylko cały czas ją nosisz u siebie. Dobra. I jesteś stelerzem, więc muszę cię zresetować kody. Zresetuj Sima. Nie wiem. O, i talerz jest tu. Dobra. A ty... To ci zabierzemy. Masz tę kanapkę. I zjedz to. A to zabierzemy. A ty, maluchu, zjedz sobie twarożek. Proszę bardzo. Chodź, kochana. Weźmiesz ją i oczywiście nakarmisz piersią. Bardzo proszę. Tato, ty się nie zajmuj chłopakami. Jesteś w świetnej formie. Przydałoby się... Gdzie jest nasz piesio? Tu sobie siedzi, okej. Bardzo proszę. Możesz go pocałować. I opieka, poproś o załatwienie. I lecimy, niestety. Mamy tu masę roboty. Bardzo proszę, opryskaj przeciwko owadom. I czy my możemy to jakoś nawozić? Koniec mordęgi. Nawóz ten przygotowany z myślą o bardzo zajętych ogrodnikach, którzy potrzebują nieco więcej czasu. Naukowcy gwarantują, że zapobiegnie on wzrostowi chwastów i odstrasza robaki. Dobra, kup ten dwa razy. Aha, to zdrowie podreperuje. Dobra, to weźmiemy. I bardzo proszę... Gdzie jest użyć nawozu? Nie możemy? To tu może już użyliśmy, a tu? Kup nawóz. Chyba poużywaliśmy. Niepotrzebnie kupiłam. Idź się... O! Czego się nauczyłaś, słońce? Obrót na brzuszek! No pięknie. Mama miała iść cię nakarmić. Idzie? O, Lili spotkała o imieniu Kara. No i bardzo dobrze. Mama nakarmi w tym czasie Marigold. I Charlie, kochany mój, ty nie skorzystałeś nam z nocniczka, więc bardzo cię proszę, skorzystaj. Natomiast twój brat jest już jak najbardziej z nocnika skorzystany, więc też go wyjmujemy. Podnieś. Dobra. I posadź Bilego tu. I Billy, ty, słońce, możesz iść się pobawić. Zaraz zobaczymy, czy tu możesz się bawić. Baw się w wodzie. O, ciekawe, jak to będzie wyglądać. A potem baw się w środku. Dobra. No dobra, to mała się tutaj zajmie, a ty chodź. Bardzo cię proszę, wyczyścisz, wydoisz, nakarmisz i tyle. Jak idzie Jackowi w tym czasie? Jack sobie tu robi. Dobra. A ty, kochana, bardzo cię proszę, baw się zabawkami i możesz sobie leżenie na brzuszku sama ćwiczyć. Okej. Ty korzystasz, a ty poszedłeś się bawić w wodzie, a ja chciałam zobaczyć, jak to fajowo wygląda. Ale super. No dobra, to się baw. Potem twój brat też może się bawić w wodzie. W wolnym czasie Lily Rose narysowała niestosowny obrazek, który następnie pokazała reszcie klasy. Wywołało to ogólną wesołość i zakłóciło dalszą część dnia w szkole. Zachęcamy do kreatywności i ukaż ją, zabierz jej rysunek. No akurat Jack by zachęcał do kreatywności. Dobra. Ty, czy skończyłeś tytuł? Tak, skończyłeś nawozić. Okej, to chodź bardzo szybko, zawołaj nam Niuniusia. Bo biedny był nieszczęśliwy. O, chwyt odblokowano. Pięknie, kochana. I teraz bardzo proszę, wyczyść go.
Czy ty będziesz chory, nie daj mi Boże, nakarm. I ostrzyż. No. I jeszcze może coś, interakcje społeczne, pogłaszcz, interakcje społeczne, przytul. A my patrzymy, co tam u Marigold. Nie u Marigold, tylko u naszej Alice. Jak tam nasza krowa, chyba zadowolona. Tak, wszystko dobrze. Ty, kochany, chciałeś bardzo zrobić pranie, to przeszukaj kieszenie i zrób pranie upierz w bali. A tu co byś chciał? Przebywaj na zewnątrz przez 8 godzin, no zobaczymy, czy nam się to uda. Ty, kochana, co tu robisz? Opieka nad dzieckiem, bardzo proszę, nakarm piersią. A, ty się przyszedłeś bawić tu księżycem, no okej, okay, baw się. Dobra, och, jak ona słodko śpi na brzuszku, zobaczcie. Akurat gwiazdka ją zasłaniała, ale to jest przesłodkie. Dobra, wy się karmicie. I potem, kochana, bym chciała, żebyś... A co ty tu masz? A, pogryziona przez... dobra, potem bym chciała, żebyś ją... Nie na siebie, tylko na nią, kochanie. Włóż do tylnego nosidełka. Pięknie. I mamy. Dobra, i choć może byś zrobiła jeszcze jeden ser. I pójdziemy posprzedawać. Dobra, choć wyślemy ciebie. Najpierw to wyczyścisz. Tu skorzystasz i weźmiesz prysznic. A ty gdzie jesteś, słońce? Ty odrabiasz lekcje siedząc sobie tu. No dobra, domek na drzewie widzę, że jest zaczęty. No i pięknie. No dobra. Jest, paszet te dwa żywny z jajkiem. Dobra. Bardzo cię proszę, nakryj do stołu codzienne nakrycie żółty. I tak, chodź kochany, weźmiesz sobie porcję. Chodź, kochany, weźmiesz sobie porcję. Ty, słoneczko. Możesz się bawić klockami. No tak. Ty, jak odrobisz lekcję, ale ci się zabawy potrzebujesz maleńka też. Chodź, weźmiesz sobie porcję. Tylko zaraz, bo pewnie mi zostawisz tutaj tę książkę. No oczywiście. Ja to wiedziałam. Jack, zajmij się co trzeba. Alice, też sobie weź porcję. A nie możesz, bo mały będzie brał. Dobra. Poczekaj. I porozmawiaj z Lili trochę. Popraw jej humor. I bardzo proszę. Przyjazne, czułość. Rodzinny całus. Dobra. Ty, kochany, co tam? No poszedłeś jeść. Dobra, i jesz sobie tu. A ty, słońce, się bawisz klocuszkami? No bawisz się. Pięknie, za to siostra śpi. Miałeś zjeść. Czy ty zjadłeś już? Pewnie nie dokończyłeś. Dobra, nowy poziom, 4 społecznych. Pięknie. No, gadacie sobie. No piękne to jest. Czemu ty jesteś smutny, słoneczko? Twój ohyda! Ty masz cały czas dziwactwo, wybredność w jedzeniu. Nie smakuje ci pasztet z jajkiem, mamy? No tak. A ty się bawisz z psem. Pięknie. Tata zjada. Tato, ty jesteś chory. Potrzebujesz lekarstwa. Zaraz kupimy. Kup prezenty. Czy to w tym było? Książki, zabawki, ogrodnictwo. O, swoją drogą to chciałabym, żebyś kupił jabłka. Jest lekarstwo, kup 2. Dobra. I na pewno masz w wyposażeniu. Weź lekarstwo. Aha, i musisz iść naprawić to. I naprawić to. Dobra. A tobie zabawa skoczyła, mam nadzieję. A to nie ty, to ty. No skacze, dobra. To będziesz mogła sobie dokończyć odrabianie lekcji. A ty gadasz sobie z braćmi, okej. Dobrze, kochani.
Ja ich będę tutaj już ogarniać i powoli kłaść spać. Tym rodzinnym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mi się tutaj cudownie gra. Do usłyszenia niedługo. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej!